poczułam dzisiaj jakąś ogromną chęć porządków pościelowych. Chętnie też wyprałabym sobie zasłonę i firany, ale mamy tak wysoko, że ja nie jestem w stanie tego ściągnąć, więc muszę poczekać na Karola. Ale ściągnęłam dzisiaj, nie wiem od jakiego czasu, mamy temat teraz naprawdę długo, pokrowiec na materac, naprawdę gruby, naprawdę taki masywny, że ledwo to po prostu ściągnęłam i wytachałam z naszego łóżka i z naszego materaca i tutaj dodźwigałam do łazienki, ale naprawdę kocham, uwielbiam, ubóstwiam ten materac. To jest materac z pianką termoelastyczną i po prostu nigdzie tak dobrze mi się nie śpi, jak właśnie na naszym materacu. Teraz już wiem, że na bank go nigdy nie brałam, jedynie go czyściłam sobie z wierzchu, przez to, że ledwo włożyłam go do bębna, po prostu musiałam nogą dopychać, żeby w ogóle drzwiczki się zamknęły, mam nadzieję, że się wypierze. Ale Jezy, pralka w ogóle nie ruszy. Niby jest tutaj ograniczenie 6 kg, ale nie wiem, może to waży faktycznie więcej. Nie pokazuje się żaden komunikat, włączam sobie jakieś tam pranie, świeci się blokada i nic, nie blokują się, czyli za chwilę się wyłącza. Ale Jezy, a ja to spsikałam odplamiaczem i wszystkim. Ciekawe, czy sąsiad poratuje mnie praniem. Niedawno przeszła burza i spójrzcie, gdzie wylądowała nasza kołdra. Zabrałam ją do mamy, żeby ją sobie wybrać. Potem przywiozłam, rozwiesiłam na sznurkach, przypięłam. Przyszła taka burza, że dosłownie ja wyszłam na balkon, żeby ją złapać w locie i ona tak parę centymetrów przed moją ręką odfrunęła. Z tą kołdrą wiąże się śmieszna historia, bo tak jak wam wcześniej pokazywałam, prałam też pokrowiec na materac, który finalnie zaniosłam do sąsiadki i ona mi wyprała. Potem chcieliśmy wybrać tą pościel, nie zmieściła się, zaniosłam do mojej mamy, wrzuciłam do pralki i wyjęłam totalnie brudną pościel. Okazało się, że mój tata wcześniej prał jakieś ubrania robocze i we wszystkich uszczelkach w pralce nazbierało się pełno brudu, błota. I ta moja kołdra wyglądała tragicznie. Wyprałam ją dwa razy, nic nie pomogło. Wyczyściłam pralkę, wyprałam jeszcze raz, nic nie pomogło. Potem znowu wyczyściłam pralkę, ale mama już nie podejmowała ryzyka, żeby mi kolejny raz tą pościel tam wyprać. Tylko poświęciła się i wyprała mi ją ręcznie w wannie, namoczyła rękami, to wszystko potem wykręciła i wiecie, tyle pracy w to włożyła, tyle poświęciła. Ja przywiozłam ją do domu, żeby ona sobie wyschła. A ona teraz wisi w drzewie i pewnie znowu nadaje się do prania, bo zalał ją deszcz podczas tej ogromnej wichury nawałnicy ulewy, która dosłownie przed chwilą przeszła. Jedziesz? Papa! Papa! Kierowca, pompowca. Kuj, startuj! 3, 4! Cofamy, cofamy. Uwaga, drzwi! 3, 4, start! Buch! Buch zrobiła Klarcia! Tak! Jedzie, tak! Dzieciaki tak się pięknie w ogóle ze sobą bawią. Ja przed chwilą poprosiłam, że potrzebuję chwilkę poleżeć, bo męczy mnie okropnie rwa kulszowa. Do tego stopnia, że ostatnie dni są tak ciężkie, że mam trudności nawet z chodzeniem. Rozmawiałam już z lekarzem i nawet powiedział, że mogę jakieś tam przeciwbólowe maści, masaże i tak dalej, bo to nie jest normalne. Wszystko mam tak pospinane, że to jest... I do tej pory we wszystkich ciążach dopadała mnie rwa kulszowa, ale no nie na tym etapie i nie z taką intensywnością jak teraz. W tej ciąży mam praktycznie od samego początku w różnych takich falach, więc czasami muszę naprawdę sobie poleżeć. No i Klarcie dzisiaj poprosiłam, żeby zajęła się Kubusiem, żeby się ładnie pobawili. Ja potrzebuję 15 minut odpoczynku i mogłam sobie poleżeć. Ty w tym czasie malowałaś, tak? Przyniosłaś mi potem rysunek, tak, jak pięknie pokolorowałaś. I tak samo wcześniej tak cudnie się bawili, ja robiłam buchty z powidłami, a tak po prostu na luzie, na spokojnie, sama byłam w kuchni i oni się tu bawili. W co się bawiliście? Bawili się w harcerze. A jak się bawi w harcerze, pokażesz mi? No. Oni się tu bawili w harcerze, były takie śmiechy, nie wiem co tu się działo, no, ale słyszałam tylko takie śmiechy. No, mi się zadrażnące i szliśmy. I szliście, no. Były takie śmiechy, a ja tak po prostu w spokoju, na luzie, bez niczego, jakby dzieci nie było w domu, zrobiłam sobie
buchty na podwieczorek. Dzisiaj będą słodkie bułeczki. No. Kocham Gigi. Weź takie słodziutkie. 3, 4, start! Super! Brawo! Brawo! Jak idzie Sula? Puzelek? Dla nas? Dziękuję. Przypniesz Klarci? Przypnij Klarci, tak. Pomóż Klarci układać, tak. Do pudełeczka, bam. Tak, trzeba po sobie posprzątać, tak? Ciepłe bułeczki. Widzicie? Jakie były. A ona i rączkami rozpokleja. Dobra. Jaka mina. Tak, to tu masz takie cacy, zobacz. O. Dać jeszcze? Ostatnio na Instagramie pokazywałam Wam takie dwie książki. Właściwie ta różowa dla mnie jest teraz bardziej wartościowa, bo ona jest o maluchach. Jeśli chodzi o wychowanie, o mówienie do dzieci. Właśnie przed chwilą ją pożyczyłam Adze. Pokazywałam Wam też jeszcze jedną. Właśnie tą, kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko. Naprawdę dwie bardzo wartościowe pozycje, jeśli chodzi o wychowywanie i o rozwój. I właśnie w tej kwestii zamówiłam sobie kolejną książkę od rozwojowej mamy. Nie wiem, czy obserwujecie jej profil na Instagramie, ale ja obserwuję ten profil już od dłuższego czasu, więc on bardzo wartościowy. I ona wydała swoją książkę, jest też w formie e-booka, są różne ćwiczenia, gry, zabawy, więc zaglądajcie sobie na jej profil na Instagramie, bo naprawdę warto. A ja sobie zaraz rozpakuję paczkę i zobaczymy, jak ta książka wygląda w rzeczywistości. O jest, książka prezentuje się tak. Twoje dziecko, mądre, zdolne, szczęśliwe. To jest Mariel, to jest jej mąż. Tutaj córeczka, jeszcze teraz mają małego synka. I tutaj jest to niezbędny poradnik dla rodziców i opiekunów stworzony w oparciu o 300 badań i rekomendacji wiążących światowych organizacji medycznych i ośrodków naukowych. No, ja jestem mega ciekawa, tak jak widzicie, no jeszcze nie tknięta przeze mnie książka, ale mam nadzieję, że pochłonie mnie na najbliższe dni i zobaczymy właśnie, o, tu już mnie interesuje rozdział, jak stres działa na dziecko, pozytywny stres, poczucie bezpieczeństwa, fajnie, fajnie wydana książeczka, no i zobaczymy, jak to się przełoży na życie, jak to się przełoży na praktykę, czy się będzie fajnie czytało, ale daję Wam znać, że coś takiego jest, jeśli jesteście zainteresowani lekturami, jeśli chodzi o podejście i wychowanie Waszych dzieci. Przebrałam się, ogarnęłam i jadę właśnie do galerii. W ogóle miałam Wam powiedzieć, że cieszę się, że się ochłodziło, ale wyszłam na pole i stwierdziłam, że jednak chyba się ochłodziło dosłownie minimalnie, a po ostatnich nawałnicach, które przechodziły, sąsiadowi zrzuciło karmnik, który miał zamontowany dość solidnie, a nam zrzuciło takie pergole, które mieliśmy na balkonie zamontowane. Ale ogólnie ma się ochłodzić i dlatego jadę do galerii, że buty, które Wam pokazywałam na wesele, na które idziemy, no są okej, tylko że przy tym, jak ostatnio strasznie boli mnie kręgosłup, ta rwa, boję się, że nie będę w stanie chodzić w takim wysokim obcasie, więc chcę ewentualnie poszukać czegoś innego. Rozważam też jakieś sandałki na wyprzedaży, żeby sobie kupić, bo to będzie mega bezpieczna opcja i też będzie to wyglądało dużo lżej. Tata dzwoni.
Trochę się wybiłam z rytmu przez ten telefon i jeszcze musiałam iść do domu po baterię, bo właśnie widziałam, że pada mi w aparacie. Nie wiem, na czym skończyłam, ale ogólnie właśnie pomyślałam też o sandałkach na wyprzedażach, ze względu na to, że no jednak nie ochłodziło się na tyle, na ile myślałam, że będzie chłodno i że takie buty z noskiem się przydadzą. No ja mam ogólnie problem z kupowaniem butów, bo ja mam takie... Kiedyś wam wspominałam, że chodzę na różne zabiegi na stopy, bo moje pięty są bardzo problematyczne. I ja wiem, że przepięknie wyglądałyby takie całe buty ze szpicem, szpileczka i w ogóle, ale po pierwsze, ja nie dam rady wchodzić w całych butach, bo moje pięty tego nie wytrzymają i ja tego nie wytrzymam. Więc dla mnie ta otwarta pięta z tyłu była wybawieniem. Któraś z was mi napisała, że wygląda to babciowo, jakbym miała co najmniej 50 lat. Wiecie, no mi już bliżej do 50, nie? Ale to tak po prostu pod kątem wygody. Ja wiem, że fajnie by było, żeby też pięknie wyglądały, ale czasem trzeba postawić też na wygodę. Wybór butów nie jest łatwy, zwłaszcza w moim przypadku to jest bardzo trudny zakup. Już zeszłam mnóstwo sklepów i te buty, które wam pokazywałam, mam przedłużone do piątku, czyli w przeddzień wesela ewentualnie mogę je oddać, więc teraz mam możliwość jeszcze pojechania sobie do innych sklepów, do galerii i oglądnięcia, czy ewentualnie coś jeszcze uda mi się lżejszego znaleźć. I no też mam na względzie to, że jedziemy z dzieciakami, więc buty też muszą być wygodne, żeby gdzieś tam sobie za nimi chodzić i wiadomo, że wtedy też będę bardziej aktywna niż jakbym tylko była z Karolem sama na weselu. No także jadę i zobaczymy, czy w ogóle się cokolwiek uda upolować. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like ooh. Proszę po moje uzupełnienie pianki, chociaż dzisiaj zastanawiam się nad nowym zapachem, ale po prostu już zużyłam tych chyba ze 3 opakowania. I nie wiem, czy chcę zmieniać. To jest tak piękny zapach, że naprawdę. Jestem od niego totalnie uzależniona i nie wyobrażam już sobie mycia czymś innym niż tą chwilką. Dla pani kremik na dzień i najnowszy męski zapach dla pana. Dla męża. Majser. Nie zapraszam. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia. Miała dobre gadanie i jeszcze poinformowała mnie o aktualnych promocjach i na promocji właśnie był ten puder z Sensai, który bardzo, bardzo lubię. Jest bardzo miałki, no rewelacyjny. Nie widać w ogóle pudrowości. I właśnie była na niego promocja z 229 na 175, więc nawet jak nie teraz, to będzie na przyszły sezon. Pytacie mnie też o polecenia SPF-ów i ja używam dokładnie ten na całą twarz czy na ciało. Teraz w Contigo też jest na promocji, ale online też go możecie wyhaczyć. I ponoć ten jest bardzo fajny, ale nigdy nie miałam, ale właśnie lubię SPF o takiej lekkiej konsystencji. Właśnie ze mną zawsze tak to się kończy, że idę po coś innego, a ląduję w Contigo przy kosmetykach i wam tutaj tak opowiadam. Także kolejna rzecz, którą uwielbiam, to gąbeczki do makijażu z Glam Shopu. Są po 25 zł, a są genialne. I właśnie dorwałam się do szafeczki z pojemnikami tym razem szklanymi. Warunek, żeby dało się to do mikrofali, ale widzę, że można, bo mieliśmy takie fajne z Ikei, ale nam Kubuś to rozbił, a często Karol sobie bierze do pracy jakieś zupy, więc potrzebuje faktycznie coś takiego, co nie będzie przeciekało i mam nadzieję, że to właśnie takie będzie. Jeszcze rozejrzę się za innymi, ale ten fajny okrągły ma też pojemność 380 ml, także na zupę idealnie. Tu jeszcze widzę jakiś taki jeszcze jeden, także sobie tu poprzeglądam i na pewno któryś wezmę ze sobą do domu. They will be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego, czyli szklanka podróżna, normalnie z dzióbkiem, z otworem, zamykana i można sobie ją wziąć w podróż, w ogóle już takim jesiennym, halloweenowym princie. Promise nobody can steal me away, then I am yours, 'cause I want you and I want it. Mówiłam, że szukam niskich, wygodnych, a patrzcie co mierzę.
He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Te buciki są naprawdę ładne. Bardzo ładne, ale wysokość od nosa powala. No i cena również. To znaczy, no po jeszcze w miarę znośna, ale nie. Niestety nie dla mnie na ten moment. Mój limit na chodzenie się zdecydowanie wyczerpał. I chyba mój limit na szukanie butów też się wyczerpał. Najchętniej teraz bym zmieniła sukienkę na taką, po prostu do której będą pasowały mi moje ulubione sandałki, które mam tutaj w domu i w których się super czuję. I wiadomo, i tak sobie je wezmę na przebranie mimo wszystko. I jeszcze jest jeden sklepik, który ostatnio byłam, tutaj niedaleko mnie, w którym były takie beżowe sandałki ze złotymi zdobieniami, ale nie jakieś takie mega, mega ozdobne, jak te ostatnie, które wam pokazywałam. Ojej, no i chyba się po nie przejdę, jeśli pani by mi je tak dała z wypowiedzeniem. Tak jak mam tamte zrobione, to pewnie sobie je przyniosę do domu, zmierzę do kreacji i zobaczymy. I to już będzie koniec, naprawdę nie mam już siły. Ledwo się już czołgałam dosłownie po tej galerii. Czas na jakiś obiad i dosłownie robię tak zwane sprzątanie lodówki. Zostało mi to z wczoraj jakiś kawałek kurczaka, pootwierane szpinaki, otwarte serwety, reszta suszonych pomidorów. Trochę brokuła, cebula i będą dzisiaj naleśniki z warzywami. Też fajny widziałam przepis w Thermomixie na naleśniki zapiekane z sosem beszamelowym. Ale to będzie dłużej trwało, więc chyba my chcemy szybko i klasycznie, tak? Czy jesteś w stanie się poświęcić i zrobić wersję premium? Szybko i klasycznie, to nie zawsze znaczy dobrze. Dzięki! Moje naleśniki zazwyczaj nie są dobre. Co, żeby zapiec? Czyli po jednym jemy zwykłym, a resztę zapiekamy na pierwszą ogłona, żeby mieć do brzucha. No ja czy nie lubię eksperymentować. Dla kolegi to jest udziwnienie. Jesteśmy normalni. Jak słyszysz hasło sos beszamelowy, to otwiera się taka nowa furtka do jedzenia. Otwiera się nowa furtka, jestem w stanie się poświęcić. Or something cliche like ooh, baby I only want you. And he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. W ogóle rzadko kiedy gotuję w fartuchu, jakoś po prostu zazwyczaj gotuję tak normalnie w ubraniu, w którym się znajduję, ale dzisiaj te sukienki wyjątkowo mi szkoda, bo naprawdę mega ją lubię. Dzisiaj tak bardzo się cieszę, że stoję przy kuchni, nie ze względu na to, że naleśniki, że jestem mega głodna, tylko ze względu na to, że w końcu mogę tutaj stanąć tak na dłużej i zrobić coś na całą ochotę, bo do tej pory jak były upały, to gotowałam dosłownie cokolwiek, byleby szybciej, żeby nie dogrzewać sobie mieszkania. Także ja na ten moment mega się cieszę z tego, że się ochładza. Ja zawsze byłam ciepłolubna, zawsze uwielbiałam lato i dla mnie jesień to była najgorsza po prostu pora roku, ale w tym roku chyba jesień to będzie moja ulubiona pora roku, kiedy będę mogła się zaszyć pod kocykiem, jeść pyszne jedzenie i mieć taki czas po prostu dla siebie. A jak widzicie po moich włosach, jak poszłam po Klarę do przedszkola, dopadła nas ulewa i z moich loków zostało dosłownie tyle. Cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. Jednak zrezygnowaliśmy z zapiekania pod beszamelem. Może jutro to zrobimy, jeśli coś jeszcze zostanie, bo smażę dość sporą ilość naleśników. Ale zapiekłam tutaj na wierzchu pomidor. I tutaj jest cheddar i często sobie tak robimy, do tego miks sałat, jakieś pomidorki koktajlowe, taką sałatkę, ale dzisiaj już, no sałatkę wprawdzie mamy, ale nie mamy, w sensie sałatę, miks sałat mamy, ale nie mamy pomidorków, także dzisiaj tylko tyle. A dobra. No ale się pisał malek. Kiedy ostatni raz naleśniki jedliśmy? Wieki temu, były te upały, to nie robiłam. No. Jeszcze? Krówka jest, a tu masz świnkę, proszę.
Kubuś, tu masz świnkę, proszę. Świnkę, chrum chrum. Tak. I tu masz jeszcze owieczkę. O. Proszę. Tak, be. I wanted you to know. Tak, powiedz, cześć, jestem twoja siostra. Ciach? Brawo! Tak, wow! Co my razem tu się bawi? Nie wiem, czy sobie z tym poradzi, bo za mało jest ten nożyk, który nie oklepi się. Poradził sobie? Brawo, Kubuniu! Ciach, ciach! Taki nożyk masz fajny, mały. Trochę zaczęliśmy ogarniać, sprzątać nasze mieszkanie, bo to, co ostatnio tam się dzieje, to była naprawdę o pomstę do nieba. Przez to, że ja mam takie problemy z tymi plecami, z chodzeniem i tak dalej, to takie podstawowe obowiązki są zaniedbane, bo nawet ze schylaniem mam problem. Więc trochę posprzątałam, dzieciaki zostały z Karolem, a ja jadę odebrać moją nagrodę. Nagrodę za pracę w firmie Forwerk z termomiksami. A co to jest, co to będzie, to zobaczycie jak już odbiorę, na pewno wam pokażę. Bo kobieto myć, to jak na drodze ludzie, na pustyni chłód, jak na morzu sztorm. Woo! Przywiozłam ze sobą inteligentną wagę. Nie mieliśmy do tej pory w ogóle wagi na mieszkaniu. Kiedyś Karol nawet rozważał zakup wagi, ale stwierdziliśmy, że po co, jak my nie jesteśmy na żadnych dietach. Nie planujemy być na dietach. Wagę mamy taką, jaką mamy, ale taką piękność. Spójrzcie, jaka piękna. Dobrze, nie dam kolacji. To się zważy przed kolacją, chociaż nie wiem, czy chcę wam pokazywać, ale w sumie ja wcale nie przytyłam dużo w ciąży, więc myślę, że nie ma się czego wstydzić, ale jestem ciekawa, jak to odpalę. Odpalasz, mężu? Może zimne piwko na ten... Zimne piwko na ukończenie sukcesu? Na to gardło. Zimne piwo na gardło? To lepiej sobie zrób inhalację, albo przepłucz sobie... Tam jest taka płukanka do gardła, a nie zimne piwko na gardło. Zepsułaś cały plan. Zepsułaś mi całą zabawę. Ja zaczynam jesień. I herbatki, i pumpkin spice latte. Coś tu się uruchamia. Jest! Dobra, robimy test. No i co? I to tylko tyle, że to pokaże, ile waży? Nie, coś się ładuje. Bardzo inteligentnie. Ej, ona jest taka inteligentna, że pokazała, ile waży. I to pokazała strasznie dużo. Jeszcze tyle nie widziałam na żadnej wandze. Bo jakaś ściema. Fajne. Uzupełniam tutaj wszystkie dane, łącznie datą urodzenia. Staj na wadze, prawda jest. Paruje się. O, jest. Proszę bardzo, ocena sylwetki. BMI w normie, gdzie zawsze mam poniżej, więc w końcu w normie. Jestem w ciąży i w końcu jestem w normie. Tkanka tłuszczowa niska, zawsze miałam niską, całe życie. 25% to nie tak źle. No, zawsze miałam tak 18, no ale wiesz, teraz jestem w ciąży, nie? Nawet nie wiem, czy powinnam to używać. Mięśni? Świetnie! 38 kg? Myślałam, że procent! 38 kilo! Wody? 50%. Białko? Świetnie. Wszystko na zielono. Co? Podstawowa przemiana materii 100? Wiek ciała 22. Co? Wiek ciała 22? Już masz. W normie wszystko, w normie waga idealna. No, to jest takie mniej połowy. No to ja zawsze jestem na tym niebieskim, bo ja tak 48 walczę. Dodaj nowego i ja też się. No to chodź, tu się dodaje nowego użytkownika. To musisz sobie wprowadzić swoje dane i zaraz ty się zważysz. Pseudonim Lolek. Bolek, Lolek. Słuchaj, Bolec, byłeś kiedyś w Stanach? O, jesteś Bolek. Zmieniasz na 100 ocenę sylwetki? Tak! Nie, ciekawe. Patrz, mam zapoczątkowanie. Pewnie, że jesteś za chudy i dlatego. Podstawowa
No, nie osiągnąłem celów. Jest więcej produktów bogatych w wapń, opala się i ćwicz 15-20 minut każdego dnia. O, Misiu... Dopieprzył się coś do słoneczka unikasz. Dopieprzył się do ciebie. No cię też mały. Wiek na 37. Staruszku! A wziął pod uwagę chyba wtedy. Ty mały sinę zobaczył. Z tą kamerką spadł. Uwaga, idealna to jest 70 kilo, widzisz? Za mało ważę. No to bierzemy cię na ten... Na przytycie. Dobra, misiaczki, my się tu ważymy, mierzymy i zobaczymy, czy potem będzie lepiej. Ej, 37 lat, mam starego męża, a ja po prostu jestem w kwiecie wieku. Ale jaja. Ja jestem nastolatką, siwiejącą. A czyli ty ja jesteś... 37 sobie znalazłem. A ty jesteś nastolatką. Niezłą laskę 22. No, także dziękuję wam pięknie za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Buziaki. Siemaneczko. Mój ty staruszku.